Cześć, mam na imię Paulina i jestem uczennicą pierwszej klasy techników architektury krajobrazu. Kończąc szkołę podstawową, jak każdy ósmoklasista, stanęłam przed wyborem szkoły średniej, w której będę kontynuować swoją edukację. Biorąc pod uwagę swoje pasje i zainteresowania, wybór mógł być tylko jeden. Tarnobrzeski Rolnik jako jedyna szkoła w regionie z powodzeniem od wielu lat kształci przyszłych architektów krajobrazu. Podczas 5-letniego toku edukacji uczymy się podstaw rysunku, kreśląc początkowo proste bryły, z czasem tworzymy dzieła sztuki. Poznajemy zasady tworzenia projektów zagospodarowania terenu, opracowujemy projekty ręczne i w programach komputerowych typu AutoCAD. Równocześnie poznajemy gatunki roślin ozdobnych. Teraz uczymy się, jak pielęgnować tereny zieleni. Zapytasz, po co to wszystko? Chodź, opowiem Ci, kim będę. Założę firmę zajmującą się projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni. Czyli ogrodów przydomowych, balkonów i tarasów oraz skwerów przestrzeni miejskiej. To w szkole dowiedziałam się, od czego zacząć. Na przedmiotach zawodowych uczymy się, jak zakładać własną firmę, wymyślając nazwę, projektując logo, wypełniając wszystkie niezbędne dokumenty, jakie urzędy będę musiała odwiedzić i wreszcie jak stworzyć dobry biznesplan. W tym zawodzie bardzo ważna jest praktyka i doświadczenie. W technikum zdobywamy je podczas zajęć praktycznych w szkole, także na dwumiesięcznych praktykach w firmach zewnętrznych, w biurach projektowych i szkółkach roślin ozdobnych oraz podczas staży zagranicznych w Hiszpanii. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi dobrze zarządzać pracą mojego zespołu. Moja praca to nie tylko tworzenie projektów w biurze, ale także praca w terenie. Bardzo ważny jest kontakt z klientem. Podczas rozmowy dowiaduję się, jakie są oczekiwania właścicieli ogrodu. Ustalamy, gdzie zaprojektować pachnące rabaty, a gdzie ogród warzywny. W której części ogrodu jest najwięcej słońca, a w której najlepiej sprawdzi się strefa relaksu w cieniu drzew. Moja praca będzie bardzo różnorodna. Już się nie mogę doczekać. Tworzenie projektu to długotrwały proces. Ale finalnie, na podstawie własnego doświadczenia, po uwzględnieniu wszystkich wskazówek klienta i naniesieniu poprawek, powstaje ostateczna wersja, na którą składają się projekt koncepcyjny, czyli barwny rzut z góry na projektowany teren, wizualizacja, czyli widoki 3D, coś co klienci lubią najbardziej, projekt techniczny, pokazujący dokładnie wymiary i rozmieszczenie poszczególnych elementów niezbędnych dla wykonawcy, oraz kosztorys, czyli zestawienie kosztów związanych z zakupem wszystkich elementów i założeniem ogrodu. Projekt gotowy i zaakceptowany. Czas wybrać się na zakupy. W technikum poświęciłam wiele czasu na naukę roślin ozdobnych. Poznawałam ich wygląd, zastosowanie, termin kwitnienia i wymagania. Dzięki tej wiedzy z łatwością mogę teraz dobrać rośliny do mojego projektu. Dobrana roślinność to tylko połowa sukcesu. W projekcie uwzględniamy także ławki, altany, pergole i ścieżki łączące poszczególne części ogrodu. Jeżeli tak jak ja jesteś osobą kreatywną, masz bogatą wyobraźnię, zwracasz uwagę na otaczający Cię świat, a przy tym fascynują Cię rośliny, lubisz rysować, tworzyć coś wyjątkowego,